Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj pokażę wam moją nową kierownicę, nową bazę, nową kierownicę i będzie to jeden z dwóch ważniejszych upgrade'ów mojego stanowiska sim racingowego w tym roku. Chciałbym, żeby w jednym czasie udało się to wszystko zgrać, ale niestety się nie udało. No i na razie mam tylko bazę i kierownicę, ale niedługo tutaj wszystko się zmieni i będzie coś niesamowitego. Ale nie byłoby to wszystko możliwe dzięki wam, bo dzięki temu, że wy oglądacie, wiecie, klikacie lajki, klikacie subskrypcje, nabijacie wyświetlenia, no to sponsorzy zgadzają się na to, aby wysyłać mi ten sprzęt do testów. Na pierwszy rzut oka ta baza, którą mam teraz, ta nowa, w stosunku do mojej starej, wyglądają bardzo podobnie, niemal identyczne, są delikatne różnice w wyglądzie. Ta nowa jest taka bardziej obła, taki kształt ma bardziej obły, ale generalnie punkty mocowania są dokładnie te same. Tył się tam trochę różni, jeśli chodzi o rozmieszczenie tych wszystkich portów i wejść i w ogóle, ale jeśli chodzi o rodzaj tych portów, jest to zupełnie to samo, więc w moim przypadku, ponieważ mam już cały ten ekosystem, wiecie, Fanateka, to montaż był dziecinnie prosty, zwyczajnie wymieniłem bazę. Chociaż do całego tego zestawu, który dostałem, miałem też pedały razem z load cellem, taki hamulec, taki bardzo twardy hamulec. No i dostałem też boost kit, ale ponieważ boost kita już miałem, to jest taki większy zasilacz, który dodaje nam większy moment obrotowy, taką siłę na kierownicy niż standardowy zasilacz, to dzięki temu nie musiałem tego wszystkiego wymieniać i właściwie całe moje okablowanie w tym stanowisku zostało takie, jakie jest. Mamy tutaj aż 4 tryby współpracy z urządzeniami. Możemy grać na każdym Xboxie, możemy grać na PlayStation 4, PlayStation 5 i na PC-cie. Co jest mega ważne, bo do tej pory, jak miałem tą swoją bazę, to żeby grać w Gran Turismo 7, musiałem podczepiać moją kierownicę T300 RS Trustmaster, którą, wiecie, po podłączeniu tego wystawiłem od razu na sprzedaż, taki spoiler. Podłączanie tego do biurka i granie w Gran Turismo na T300 RS przy biurku to jest porażka. Jakby samo takie sterowanie kierownicą i jazda gdzieś tam po zakrętach ok, ale gdy musimy kontrować i szybko jakoś złapać tą kierownicę, która się obraca mega, mega szybko, albo zrobić jakiś taki mocniejszy manewr, to już nie wchodzi w grę, bo zwyczajnie wszystko mi tutaj jeździło razem z fotelem, który udało mi się mimo wszystko trochę usztywnić te kółka przy fotelu, ale no jednak dyskomfort był i miałem problem z takimi próbami rajdowymi w Gran Turismo, gdzie naprawdę ciężko mi było opanować samochód ze względu na to, że już miałem wrażenie, że wszystko mi lata w tym moim stanowisku. Tutaj kierownica jest, baza jest przypięta do mojego stanowiska, więc mogę zrobić szybką kontrę i nie ma problemu. Więc to jest ogromny plus tej bazy, że ona współpracuje ze wszystkim. Do zestawu dostałem specjalną kierę, która jest licencjonowaną kierownicą Gran Turismo i muszę wam powiedzieć, że niestety ona jest trochę gorszej jakości niż ta, którą miałem do tej pory. Jest przede wszystkim też mniejsza, ma mniejszą średnicę. Jak sobie porównacie, zobaczcie, jest o tyle mniejsza. One są mniej więcej zrównane teraz środkiem. Jest o tyle mniejsza i ja jestem przyzwyczajony do trochę większych kierownic, na tej mi się wszystko fajnie robi, kontruje i tak dalej, a na tej driftować już nie bardzo, jakoś tak nie potrafię tego dobrze złapać. Ona jest generalnie też gorszej jakości, ta jest obszyta ładnie Alcantarą, pyk pyk, bardzo, bardzo wysokiej jakości. Swoją drogą, oj, ja już ją mam, nie wiem, trochę ją mam, no nie? Już chyba nie pamiętacie odcinków na innej kierownicy niż ta, prawda? Że ważnie na tej gram. I ona się nie zużyła jakoś bardzo, ja sobie ostatnio czyściłem i powiem wam, naprawdę wygląda jak nowa. Natomiast po tej bym się tego chyba nie spodziewał. Tutaj widać takie, zresztą sami jak popatrzycie na tą kierownicę, to będziecie mieli takie, okej, no trochę tanio to wygląda, no nie? Te łopatki jakieś takie, te plastiki wyglądają jakoś nie tak. Ja wam powiem, o co tutaj chodzi. Tu chodzi o to, że żeby ta kierownica nazywała się Fanatec DD Pro Gran Turismo, to musi mieć odpowiednią licencję. I żeby uzyskać licencję od PlayStation, no to muszą być odpowiednie kryteria i wyglądowe, i odpowiednie kryteria produkcyjne spełnione. I dlatego ona musi w ten sposób wyglądać. I tutaj pod tym względem trochę minus, z drugiej strony
wygląda ona dosyć ciekawie, nie? Wiadomo, że to nie jest ta sama jakość, ale wygląda w porządku. Tutaj mamy te takie wkręty powkręcane z tyłu, no nie? To samo miałem na Thrustmasterze T300 RS. I o ile tutaj jeszcze mi się palce o to nie zahaczają, o tyle na T300 RS no, było to niekomfortowe. Właściwie to nie są śrubki, tylko to są jakieś takie, wiecie, wgniecenia po czymś. Także tak to wygląda. No i no, jest ona trochę gorszej jakości, jest trochę mniejszej średnicy, ale działa mi z Gran Turismo i już trochę sobie na niej jeździłem i powiem wam, jest frajda niesamowita. Bardzo ciasno wchodzi tak w ogóle, bo jest nowa. Ta, którą mam teraz, już sobie ją trochę wyrobiłem, to ona jest taka no już luźniejsza, wiadomo jak się wyrobi. Podłączasz sobie tą bazę, włączasz konsolę, wchodzisz do gry, wszystko masz już skonfigurowane. I ja wam powiem, o ile lubiłem się bawić w konfigurację tych wszystkich kierownic i zabawę z tym wszystkim, o tyle znienawidziłem to, kiedy zaczęły się pojawiać jakieś różne problemy, a to nie działało, to działało źle. I teraz jestem fanem, jak mi wszystko po prostu działa od razu, nie muszę się w to bawić, nie muszę wchodzić w jakieś tam ustawienia, wiesz, tylko wbijam do gry, podłączam kierownicę, od razu mogę grać. To jest mega, mega, mega frajda. Wszystkie przyciski były skonfigurowane już, wszystkie jakby, wiesz, patrzenie się do tyłu, właściwie nic nie musisz robić na padzie, tylko i wyłącznie kierownica możesz sobie, może jedynie tryb zdjęciowy, wiadomo, że lepiej na gałeczkach jest sobie ustawić jakiś konkretny kadr niż używać kierownicy do tego, ale tak, poza tym wszystkie tutaj przyciski, gałeczki, te pady kierunkowe, wszystko skonfigurowane. Tak samo mamy tutaj dwa ekrany LCD tak naprawdę, jeden informuje nas o obrotach, a drugi informuje nas o prędkości. Brakuje mi tylko trzeciego ekraniku, który pokazywałby mi bieg, na jakim mam samochód. To by było już chyba w 100% wystarczające. Chociaż powiem wam, że w przypadku gier takich jak Gran Turismo, że gdzie trzeba naprawdę dużo się skupić na tym, co się dzieje z samochodem, no to ja i tak nie patrzę na te kierownice, tylko patrzę tylko i wyłącznie na ekran i przeważnie z ekranu odczytuję, jaki mam bieg, jaką mam prędkość i jakie mam obroty. I tak ludzie się przeważnie mnie pytają, jaką masz kierę, co to za kiera? No to mówię, że mam taką, ale precyzyjnie byłoby powiedzieć, że mam na przykład kierownicę Fanatec WRC, albo że mam podium hub i do tego kierownica jakaś slide samochodowa podłączona. W internecie wśród was w komentarzach pod filmami znalazłem takie określenie, że jest to kierownica składana. Składana, że sobie ją składasz z części i masz, no nie? No po części jest to prawda, bo tutaj wszystko możesz sobie odłączyć, skrzynię biegów, hamulec ręczny, tam wszystkie te, wiesz, rzeczy możesz sobie od bazy podczepiać, kierownicę możesz odczepić, no i poniekąd jest to kierownica składana, no nie? No ale precyzyjnie, jak będziecie się pytać, to jaką masz bazę, bo no chyba to jest najbardziej istotne. Kierownica to jest tylko coś, co trzymasz, no nie? A baza jest jakby najbardziej istotna. No i teraz pokażę wam, jakie mam kierownice, wszystkie po kolei i zacznę sobie od najmniej używanej, chociaż też lubię na niej jeździć. Jest to kierownica McLaren GT3, mega, mega fajny sprzęt, bardzo ją lubię. Mega dobry chwyt, jakby zero uślizgu, jeszcze jak założę sobie moje rękawiczki do tego, to naprawdę jest cudownie. I w takich grach, gdzie mamy samochody klasy GT3, jeździmy po torach, ta kiera jest mega. Naprawdę trzymanie jest tu ultra, ultra dobre, ultra precyzyjnie się jeździ. Bardzo mocne łopatki od zmiany biegów. Zobaczcie sobie, jaka wielka łopata. Widzicie? To jest jakby jeden stały taki element. Mega lubię, mega fajny sprzęt. I to jest kierownica, no nie? Idziemy sobie dalej. Wszystkie te rzeczy, które tutaj wam pokazuję, podlistuję wam w opisie tego filmu. Tutaj mamy chyba najczęściej używaną kierownicę. Przeze mnie jest ona okrągła, uniwersalna. Nadaje się do driftu, nadaje się do rajdów, nadaje się właściwie do wszystkiego. Też mamy tutaj dobry, fajny chwyt, więc ona jest uniwersalna i można wszystko na niej robić. Kolejna kierownica to taki mój bajer, który sobie sprawiłem. Kupiłem sobie używany podium hub. Tutaj mamy też łopatki magnetyczne. Dobrym znamieniem, czy no. Tutaj mamy łopatki magnetyczne i kilka przycisków. Możemy sobie tam jakieś opcje wybierać, a przeważnie
jakiś tam respawn daję tutaj na tym przycisku, żeby facetokorcie szybko pojawić się na starcie. No i łopatki magnetyczne mega, mega fajnie chodzą, mega, mega przyjemnie. Przez większość czasu grałem na tej kierownicy mało, dlatego że mało grałem na PC-cie, ale ostatnio dużo na niej gram, ze względu na to, że zacząłem driftować, uczyć się driftu w asetokorcie. I tej kiery używam bardzo często, jest mega. No i najnowsza kierownica to jest ta. To jest typowo do PlayStation i typowo do Gran Turismo 7, ale oczywiście wszystkie gry z PlayStation mogę sobie teraz normalnie ogrywać na moim stanowisku, co jest mega fajnym uczuciem. Naprawdę, mam dostęp teraz do wszystkich liczących się platform, które mają fajne gry wyścigowe, no i będę mógł wejść w świat Gran Turismo od teraz. Okej, no to przejdźmy do testów w grze jakiejś. Teraz mam podłączoną bazę do PlayStation, podłączam sobie kierownicę, no i właściwie jesteśmy gotowi, już mamy duże logo Fanateka na ekraniku. Włączamy sobie padem naszą konsolę. Teraz dopiero, jak wejdę sobie padem do PlayStation, to teraz dopiero mogę przyciskiem od kierownicy sobie kliknąć i klikam i wchodzę. I zobaczcie, mam tutaj możliwość już w tym momencie sterowania konsolą przy pomocy kierownicy. No i wchodzimy sobie do Gran Turismo. Już oczywiście Force Feedback działa. Okej, okay. I jak widzicie, wszystko mogę sobie już w garażu sterować kierownicą. Obecnie jestem na etapie licencji, na etapie zdobywania licencji. I tu jest rzecz, z którą miałem straszny problem grając na kierownicy, która była przyczepiona do biurka. Miałem problem, żeby zdobyć tutaj złoto, ale ostatnio mi się to udało. Tutaj próbowałem pobić swój rekord. Nie jest to proste, żeby zdobyć złoto generalnie w Gran Turismo, trzeba się trochę postarać, bo nie jest to taka prosta gra jak na przykład Forza Horizon 5, gdzie wszystko samo się gra. Tu się trzeba już postarać i coś tam o tej jeździe wiedzieć. A już na pewno dużo się o tej jeździe dowiecie, jak przejdziecie sobie przez wszystkie etapy zdobywania poszczególnych licencji. Więc zaczynamy. Mam ustawioną skrzynię sekwencyjną obecnie. I tutaj trochę problem był z kontrowaniem. Trochę więcej trzeba się namachać niż na normalnym torze, przeważnie na normalnym torze asfaltowym. Musimy bardziej delikatnie operować tą kierownicą. Się rozwaliłem. No i pyk, teraz udało mi się zdobyć srebro i to tak ledwo, ledwo, ale da się tutaj wyciągnąć bardzo fajny wynik. W każdym razie, jak masz to wszystko na sztywno podłączone do stanowiska, no to możesz sobie robić różne jakieś rozmaite, hardkorowe manewry. No a gdy miałem to podłączone do biurka, to było naprawdę bardzo trudno. Ciekawe wyzwanie jest też z Taycanem, bardzo trudne dla mnie, żeby zrobić je na złoto. Jeszcze mi się tego nie udało uczynić. Spróbujmy. Jezu, jakie to szybkie. I mówią, że elektryki nie mogą driftować. Kurde, jak to nie? Wyprostowałem to. I czy będzie, czy nie będzie? Jest nowy rekord! O kurde, tego jeszcze nie robiłem na tym moim nowym stanowisku, znaczy na nowej kierownicy, ale rekord udało się osiągnąć i to całkiem fajny. Także do złota już mi niewiele brakuje. Myślę, że będę w stanie ogarnąć złotko Taycanem bez problemu teraz, jak mam to wszystko sztywne. Superowo! Co ja zrobił? Na jedynkę zrzuciłem chyba dwa razy, nacisnąłem łopatę. Chciałem na dwójkę, to nie ma chyba potrzeby.
Co tutaj tak ciemno jest? Strasznie ty. A tu już jest jasno. Prawie wyjechałem, nie? No tu nie będzie nawet brązu chyba. Żebym tak pojechał byle jak? Nie ma szans. I siup. 45. Jest brąz, ledwo brąz. Pojechałem dziadowsko. Także widzicie, że ta gra jest taka, no, trochę inna niż Forza, no nie? Ale ostatnio był taki dosyć spory skandal. Jeden ze streamerów, który jest znany z grania w Gran Turismo, w serii Gran Turismo, bardzo się na tą grę zdenerwował. I wiecie, co on zrobił? Zapomniał chyba wyłączyć streama. I za chwilę było słychać, jak gra w Forza Horizon. Wiecie, on jest tak znany z Gran Turismo, jak ja z Forza Horizon. To jest jakiś zagraniczny tam streamer, no nie? I wielki skandal z tego wybuchu. Tam chyba PlayStation zerwało z nim jakąś tam współpracę. Jakieś takie chocki klocki były straszne, no nie? Z tego powodu. Ej, pyk, jesteśmy. No brąz, zobaczcie. Tutaj całkiem już ładnie pojechałem, no nie? Już niewiele mi brakowało do srebra, mój rekord to jest tutaj 42,748 i tak można byłoby tutaj sporo poprawić, w sumie do złota już mi niewiele brakowało kiedyś tam, no nie? I całkiem ładnie pojechałem, a widzicie, że jeszcze można by było tu dużo, dużo ugrać, no nie? Że ta gra jest bardziej wymagająca niż Forza, ale czasami chcemy sobie po prostu wbić do gry, gdzie można spokojnie sobie pojeździć, jakby bez większego stresu. No i tutaj na PlayStation właśnie nie mamy nic takiego z otwartym światem ciekawego do jeżdżenia, poza The Crew 2, jeśli byśmy chcieli, nie? No, w The Crew jazda na kierownicy to trochę szaleństwo, więc no tutaj zobaczcie sobie, jak mamy ustawioną martwą strefę. Po prostu, kurde. To jest domyśle ustawienie dla The Crew. Kurde, koniecznie to zmieńcie, tak? No, masakra. Liniowość sterowania powinna być tak, raczej martwej strefy nie może być w ogóle, no kurde, to gramy na kierownicy, a nie na jakimś padzie, tak? Jeśli chodzi o gaz, to tutaj praktycznie tak cały czas się jeździ na pełnym gazie. Jakby nie jest to gra, gdzie jakby za bardzo skupiamy się na, wiesz, dokładnym prowadzeniu auta, więc ja nawet sobie tutaj ustawiam ten automat i spoko, nie? Dobra, i wychodzimy. Dobra, da się stąd w ogóle, bo ja nie wiem, ja tutaj zacząłem dopiero karierę w The Crew 2, ja gram głównie na PC-cie, więc tutaj jest to dla mnie coś zupełnie nowego. Ja nie widzę, żeby to było te 60 FPS. Widzę, że teraz tutaj na kierownicy obroty mi się ładują w drugą stronę niż w Gran Turismo, to jest mega dziwne. Ale tak, jeśli chcemy sobie pozwiedzać świat, no to mamy taką grę z otwartym światem tutaj, żeby sobie po prostu pojeździć gdzieś samochodem, nieważne gdzie. Okej, okay. Chwilę się przejechałem, muszę zmienić z powrotem na 360 stopni obrotu na kierownicy. Niestety, bo jak obracałem kierunek, nawet teraz to można zobaczyć, nawet jak sobie zmieniłem ten stopień obrotu, zobaczcie, zobaczcie na kierownicę w kokpicie, co się dzieje, nie? Więc jakby no... Zresztą ten force feedback działa też tutaj dziwnie w tej grze, bo za każdym razem, kiedy zmienia się bieg w aucie, czy to manualnie sobie zmieniamy bieg, czy mamy automatycznie, to kierownicą tak tysz, 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 tak szarpie. W ogóle dlaczego? Nie powinno chyba, no nie? No, w każdej innej grze, w żadnej grze wyścigowej tak się nie dzieje. Ja tutaj nie mam zmapowanego sterowania akurat w tej grze, więc muszę się posiłkować trochę padem, ale to oczywiście można by było sobie zmapować. No i tak, jedziesz sobie i za każdym razem kierownica ci tak uderza delikatnie, nie? Jak zmienia się bieg. No to jest katastrofa, to jest coś, co działa tak samo na PC-cie, jak i tutaj na konsoli. Ten force feedback tu w ogóle nie działa, nie czujesz kompletnie samochodu. Zobaczcie, jadę sobie po jakimś hardkorowym offroadzie, puszczam kierownicę i ona coś tam delikatnie drga, ale tutaj powinno mnie już
tą kierownicę, ta kierownica powinna wylecieć w powietrze razem ze mną i tym całym stanowiskiem. Nawet w jakichś takich grach, gdzie w ogóle jak... Słuchajcie, nawet w modyfikacji do GTA 5, gdzie można sobie kierownicę podłączyć, tam więcej czuć niż w typowo grze wyścigowej. Katastrofa jest pod tym względem. Tutaj granie na kierownicy jest totalnie niewskazane przeze mnie. Ale jest to opcja do eksploracji jakiegoś otwartego, ciekawego świata na kierownicy. Jest to chyba jedyna gra wyścigowa tego typu na konsoli. Zresztą możecie w nią grać na innych platformach też. Nie jest ona dedykowana na PlayStation, ale błagam. Tylko na padzie, tak? Tylko i wyłącznie na padzie. To jest bardzo fajna gra, ale do kierownicy ona się nie nadaje kompletnie. Jezu, to tragedia. Okej, jedyne co teraz muszę zrobić, to wstać, fizycznie przyczepić konsolę z PlayStation do Xboxa i mogę grać na Xboxie. W przypadku Xboxa tutaj sprawa wygląda trochę inaczej z obsługą kierownicy. Nie wiem, czy nie będę musiał jej... A nie, nie muszę jej jeszcze raz odpalać, okej. Więc tutaj nie muszę używać pada, żeby wejść do gry od razu, jak włączę konsolę, tylko od razu mogę kierownicą już włączyć, wybrać profil i zalogować się i grać. W przypadku PlayStation 5 musiałem padem się zalogować, odpalić i dopiero wtedy przyciskałem przycisk na kierownicy i mogłem jakby przejść dalej, nie? To jest taki mały szczegół, mało znaczący. No dobra, no i przechodzimy do gry. Jestem już w Fordzie i mam tutaj swoje ostatnie ustawienia kierownicy. Gram oczywiście na Xboxie. I pyk, chwila, moment, już mogę rozpocząć sobie granie na Xboxie. Hamulec ręczny. I możemy sobie driftować. No i na PlayStation chyba właśnie nie mamy takiej gry typu Forza z dość dobrze obsługiwaną kierownicą, chociaż wiecie, że w piątce jest takie sobie. No ale na przykład moglibyśmy też w czwórkę sobie pograć i wiesz, pojeździć, po prostu pobawić się samochodem w miarę dobrą obsługą force feedbacku, generalnie obsługą kierownicy. No na PlayStation chyba tylko The Crew 2 mamy, no nie? A tutaj jest też, tutaj możemy sobie po prostu korzystać z tej konsoli, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie, że teraz mam dostęp do obu tych platform. Bardzo dziękuję Marce Fanatek za przysłanie mi tej bazy i nowej kierownicy i w ogóle dodatkowego boost kita z pedałami, które też są bardzo ciekawe, bo tym razem dostałem wersję z load cellem. Chociaż powiem wam, że i tak wolę te moje standardowe. Jakoś tak się do nich przyzwyczaiłem. Moja stopa bardzo lubi te takie obgumowane końcówki na... Ach, kocham tego Nissana od driftu. Lubi takie obgumowane końcówki na pedałkach. Bardzo przyjemne są pod stopą. Chociaż myślę, że tak bardziej profesjonalnie wyglądałyby jakieś takie metalowe. Ale to tam kwestia chyba już takiej estetyki bardziej, no nie? Także moi drodzy, teraz mam dostęp do dwóch platform. Będę grał w Gran Turismo 7. Nie wiem, czy często będą pojawiać się odcinki z Gran Turismo 7, bo jest to gra specyficzna, ona nie jest aż tak dobra do nagrywania. Tam się za dużo nie dzieje, tam widzicie, że jakby no jeździmy głównie po tych torach, ale ma ona coś w sobie, co cię po prostu uspokaja. Jakoś tak z mojego punktu widzenia. Chociaż tacy może bardziej hardkorowi gracze to się tam mocno pocą przy tej grze. Mnie ta gra uspokaja, ona jest taka bardziej chillowa, taka bardziej dojrzała bym powiedział niż Forza. Forza to jest taka zwariowana, kolorowa, przerysowana trochę, no nie? A tam jest tak bardziej stylowo, bardziej w konkretnym kierunku, nie? A tutaj można robić wszystko, ale nic najlepiej na przykład, nie? Nie ma tutaj jakiegoś takiego symulacyjnego, dobrego odczucia. Ale za to jest fantastyczny świat kolorowy dookoła, który możesz sobie zwiedzać, nie? Także teraz mam dostęp i mam w zasięgu ręki wszystkie te opcje. Kierownicę mam tutaj w ogóle ustawioną na maksymalny force feedback. I to jest fajne też w Fordzie, że w zależności od tego jak ustawimy sobie samochód, na przykład twardo albo miękko, to ta kierownica też inaczej się zachowuje. I to jest mega, mega przyjemne, choć to nie jest takie odczucie jak może w jakimś symulatorze. To na pewno jest dużo lepiej niż w The Crew 2. To mi możecie uwierzyć na słowo.
Tutaj się jeździ dużo przyjemniej niż w Deckro 2. Na kierownicy zwłaszcza. Ale niezależnie od tego, czy gram na starej, czy na nowej kierownicy, to obsługa tych kierownic w Fordzie to jest sprawa dyskusyjna. Już nie chcę na ten temat mówić, bo nie chcę narzekać, ale ta gra jest taka, jaka jest. I tyle. No mam, miejmy nadzieję, że to za jakiś czas ponaprawiają i będzie wszystko w porządku. Dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał i podobała wam się nowa kierownica, którą mam, nowa baza. Jest mega fajna, moc mi w 100% wystarcza, jest właściwie do wszystkiego ten cały sprzęt, ale jeszcze jedna większa aktualizacja się szykuje u mnie na kanale. No i wtedy zaczniemy już na bogato, ale to na spokojnie. Dzięki wam za dzisiaj, trzymajcie się, na razie, cześć!